na baszczę wlazł, przy chrobry kleś zawołał po łacinie. Drużyno, nowe szaty weź i przybądź na dziedziniec. Ożywił się kneziowy dwór, już zbiega się rycerstwo, a każdy silny niczym tur i każdy twarz ma czerstwą. A kneś nerwowo zmierzwił wąs i zadał wróg specjalny i spytał, czy już wszyscy są. Niech sprawdzi personalny. A gdy sprawdzono cały dwór, rzekł tonem zatroskany: najstarsza z moich licznych córek dojrzała dziś nad ranem. Tu się na zamku zrobił szum, brzęknęły miecze w pięściach. Kogo dojrzała? Spytał tłum. Dojrzała do zamęścia, a ten jej mężem będzie mógł mienić się w sposób hardy. Kto napnie ten prastary łuk, niewiarygodnie twardy. Już ktoś wyciąga krzepką dłoń, wierząc, że cel osiągnie. Ujmuje zabytkową broń, zapiera się i ciągnie. Bo ram jak on ciągnie, a wtem się rozległ głośny czas. Lud chciał zakrzyknąć hura, ale zawodnik podniósł wrzask. Joj, wyszła mi ruptura. Lecz oto drugi stawa w szrank, naciągnie łuk, a za cały stęka, a w tym bał! I trafił go paraliż. A kneś na ganku blady stał i było mu niedobrze. I trup się na dziedzińcu słał, dosłownie tak jak w kobrze. Lecz nim zaczęto serię styp, wystąpił na arenę. Dość nędzny i szabrawy typ, nijaki dreptak Zenek. Odłożył chleb, co właśnie żuł, odchrząknął, brzucho wciągnął i łuk palcami chwycił w pół i ciach, i go naciągnął. Następnie czknął, dokończył chleb, poprawił zgrzebne gal.
piękną kneziównę wziął za łeb i zamknął się z nią w chacie. A książę głową w mury bił i biadą z głośnym płaczem. Któż mógł przewidzieć rządy aż takim naciągaczem?